dobrze, to chciałabym w skrócie, bo tutaj dużo czasu nie mamy, powiedzieć Państwu, jakie są wnioski i gdzieś tam wyniki naszych badań przeprowadzonych wspólnie z koleżanką z Uniwersytetu Ekonomicznego. Badania te były prowadzone na przełomie czerwca i lipca 2020 roku. To może przejdziemy do początku. Raport ten w pełnej wersji można sobie ściągnąć z linku, który jest na prezentacji. Jest on dostępny w wersji polsko-anglojęzycznej, bo gdzieś tam też dalsze badania są prowadzone w porównaniu na przykład z Norwegią czy z Włochami, jak tam się ta elektromobilność rozwija. I gdyby Państwo byli zainteresowani, żeby zobaczyć bardziej szczegółowe wyniki tego raportu, to tutaj zapraszam pod tą stronę. Badania były prowadzone w okresie od czerwca do lipca 2020 roku. Były to badania przeprowadzone metodą CAVI i była to pełna metoda badania. Do wszystkich gmin zostały wysłane kwestionariusze ankietowe. Taki kwestionariusz zawierał 16 pytań. Było to też spowodowane, ilość pytań była spowodowana tym, że liczyłyśmy się z tym, że jeżeli tych pytań powstałoby więcej, to będzie większa niechęć do wypełnienia całkowitego tej ankiety, bo wiadomo, każdy nie ma czasu, gdzieś tam codzienne obowiązki. Główne pytania badawcze, które sobie postawiłyśmy, to było zbadanie, jak ta elektromobilność się rozwija, jaka jest świadomość w zakresie elektromobilności w gminach i jak to wygląda z punktu widzenia podejmowanych działań, a wykorzystywania elektrycznych autobusów, ile tych autobusów jest wykorzystywanych w gminach, jakiego rodzaju i jakie są środki, nakłady finansowe przekazywane na rozwój elektromobilności w gminach. Badaniem objęłyśmy lata 2017-2020, no przy czym 2020 było to tylko do połowy roku, bo wtedy były przeprowadzane badania. Zwrotność ankiet wyniosła 90%, więc 2230 gmin udzieliło nam odpowiedzi zwrotnej i dzięki temu mogłyśmy przeanalizować stan elektromobilności w tych gminach. Jak to wyglądało według województw? Generalnie ponad 1/3 badanych gmin to były gminy te najuboższe, w których dochód na mieszkańca nie przekraczał 3000 zł. Jeżeli chodzi o ilość odpowiedzi w gminach, to wśród takich gmin najwięcej gmin miałyśmy z województwa mazowieckiego i wielkopolskiego i lubelskiego, tak jak tutaj widać na mapce. Większością gmin były gminy wiejskie i to było aż 445 przebadanych jednostek. I ponad 38 przebadanych gmin były to gminy, w których dochód na mieszkańca był wyższy niż 4000 zł. Te mierniki też gdzieś tam się przekładały dalej na uzyskane wyniki, bo wyraźnie jest to jednoznacznie widać w wynikach badań, że jednak nakłady finansowe przekładają się na działania z zakresu elektromobilności albo na ich brak działań. Zwłaszcza gdzieś tam w mniejszych gminach wiejskich. Spośród przebadanych gmin jedynie 53 gminy przyznało, że opracowuje coś takiego jak strategia rozwoju elektromobilności. Ja akurat pochodzę z Poznania i tutaj taka strategia jest raczej strategią, którą wydawałoby się, że jest dokumentem powszechnym, opracowywanym. Poznań otrzymał nawet dofinansowanie z programu GEPARD 2 na opracowanie takiej strategii rozwoju elektromobilności do 2035 roku. Ta strategia jest dostępna, była konsultowana społecznie, no i te gminy, które tą strategię mają opracowaną, też tego rodzaju strategie opracowują, konsultują je społecznie i dążą do tego, żeby rozwijały się działania z zakresu elektromobilności, żeby ta przestrzeń miejska lepiej była zorganizowana, żeby mieszkańcy mieli dostęp do alternatywnych środków komunikacji miejskiej, rozwój ścieżek rowerowych i tak dalej. Jeżeli chodzi o działania na rzecz rozwoju elektromobilności, takim działaniem najczęściej praktykowanym przez gminy są
działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców i zwiększenia świadomości na temat elektromobilności. I prawie połowa przebadanych gmin przyznała, że takiego rodzaju działania podejmuje z zakresu edukacji i powiększania tej świadomości. Inne działania, które były podejmowane w gminach, które gminy przyznały, że realizują, implementują w swoich jednostkach, były to takie działania jak wydzielanie miejsc parkingowych dla samochodów z napędem elektrycznym. I tutaj 45 gmin przyznało, że takie działania podejmuje. Budowanie infrastruktury dla ładowania transportu publicznego. A i tutaj 35 gmin tego rodzaju działania podejmowało. Zwolnienie samochodów elektrycznych z opłat w strefie parkowania, czy budowa stacji ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym, budowa stacji ładowania prywatnych pojazdów i rozwój i modernizacja transportu publicznego i zwiększanie pojazdów elektrycznych. Patrząc na to, co się teraz dzieje, mając dane na koniec 2020 roku, w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 33 miasta złożyły swoje wnioski o zakup pojazdów elektrycznych lub pojazdów wodorowych, przy czym jest wśród tych miast m.in. Poznań, Chełm czy Włocławek, czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. A w sumie z tego co pamiętam, te dane pokazują, że około 300 elektrycznych autobusów chcą te miasta zakupić. I to jakby naszym planem badań jest przeprowadzenie tych badań w 2021 roku, a teraz jeszcze raz porównanie, co się zmieniło, bo gdzieś właśnie gminy są zobligowane do wprowadzenia tych działań i z realizacji unijnych wytycznych w tym zakresie. No i chciałobyśmy porównać, jak to się zmieniło i czy rzeczywiście te gminy, które powinny gdzieś w tym obszarze się rozwijają. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe na rzecz rozwoju elektromobilności, 91,6% przebadanych gmin przyznało, że nie pozyskało żadnych środków zewnętrznych na rozwój elektromobilności. Tylko 4% gmin pozyskało środki unijne i 4% środki z budżetu państwa. To też pokazuje jakby to, skąd ta bariera rozwoju elektromobilności w gminach, bo po prostu nie posiadają one środków finansowych na tego rodzaju działania. To podkreśla też, jakiego rodzaju to są strategiczne działania. Wymagają współpracy z różnymi organizacjami zewnętrznymi, może firmami konsultingowymi, które by wsparły gminy w zakresie przygotowania takich wniosków, żeby uzyskały one środki na zakup tego rodzaju pojazdów. Patrząc na autobusy elektryczne, 55 gmin posiada, według badania posiadało takiego rodzaju środki komunikacji miejskiej i 3 gminy posiadało więcej niż 50 autobusów elektrycznych. Te dane się bardzo dynamicznie zmieniają, bo pod koniec 2020 roku statystyki pokazują, że na przykład w Warszawie takich autobusów było 161. I Warszawa generalnie gdzieś tam jest liderem wśród miast europejskich pod względem ilości autobusów elektrycznych i pokazuje, że jedynie Londyn i Moskwa mają więcej autobusów elektrycznych w swoim transporcie publicznym. Patrząc na województwa, takimi województwami wiodącymi są jest Mazowieckie i Wielkopolskie i Lubuskie, a one gdzieś tam najprężniej się rozwijają w zakresie rozwoju floty elektrycznej, ale też pojazdów hybrydowych, bo na przykład w ramach wniosków złożonych w ramach zielonego transportu aż ponad 120 pojazdów zamówionych przez gminy ma być pojazdami wodorowymi. Ilość tych
ilość tych autobusów elektrycznych oczywiście dominuje w gminach, a w gminach, w metropoliach miejskich. Tu może jeszcze wrócę do takich danych, które nam wyszły w badaniu, że aż 76% gmin, które jest zobligowanych do posiadania autobusów elektrycznych, na dzień przeprowadzenia, w okresie przeprowadzenia badania nie spełniało takich wymagań. No i teraz kwestia, jak to się zmieniło w 2021 roku, gdzie mamy ponad rok minął od przeprowadzonego badania i czy gdzieś tam te gminy są w stanie spełnić te wymagania, czy też nie. No, zobaczymy, co nam wyjdzie z powtórnie przeprowadzonych badań i czy to się zmieniło, czy też nie. Patrząc na jeszcze na dane z ilościowe z gmin, to na przykład Warszawa spełnia te wymagania z naddatkiem, bo posiada w swojej flocie aż 12% autobusów elektrycznych, gdzie powinno być co najmniej 5%. I tutaj jakby też pokazuje to, jak te działania się właśnie w metropolii warszawskiej, jak są podejmowane. No i kwestia może wsparcia innych gmin w zakresie przekazywania swoich takiego know-how, benchmarkingu, jak ta elektromobilność powinna się lepiej rozwijać. W Poznaniu na przykład planuje się zakup kolejnych 31 autobusów elektrycznych. Poznań akurat to są głównie autobusy Solaris. Też takie badania właśnie przeprowadzane były, jak to wygląda pod kątem rodzaju zakupowanych środków autobusów elektrycznych. No i 2/3 gmin posiada w swoim taborze właśnie autobusy elektryczne marki Solaris, ale też gminy wykazały, że mają marki Ursusa, Volvo, Frugal czy Autosana, ale tu już były ilości gdzieś tam jednostkowe. Głównie dominuje marka Solaris, którą widać na ulicach miast w Polsce jako autobusy elektryczne. Jakiego rodzaju inne działania były podejmowane, to też widać w przestrzeni miejskiej, jak to się zmienia. W Poznaniu są osoby, które gdzieś tam, zwłaszcza ci, którzy korzystają z rowerów, bardzo sobie chwalą zmiany, jakie są dokonywane w przestrzeni miejskiej, bo znacznie się zwiększyła ilość ścieżek rowerowych, ulice są zmieniane na jednokierunkowe, żeby umożliwić ten przejazd i tą organizację ścieżek rowerowych i praktycznie w każdej przestrzeni, w centrum to poruszanie na rowerze jest znacznie bardziej ułatwione i polepszone niż to było parę lat temu. 67% gmin przyznało, że właśnie dokonuje rozbudowy ścieżek rowerowych w swoich gminach. Oprócz tego modernizują przystanki i dworce, modernizują transport zbiorowy, wprowadzają też gminny miejski system rowerów miejskich, żeby gdzieś tam zachęcić mieszkańców do korzystania z rowerów miejskich. Chociaż przeprowadzając takie badania w ramach innego opracowania na temat właśnie korzystania z rowerów miejskich, z hulajnóg czy z carsharingu, te badania pokazały, że w Poznaniu jednak ta ilość osób korzystających z rowerów miejskich wcale nie jest taka wysoka i jednak mieszkańcy jak już to wybierają własne środki, własne rowery. I znacznie jesteśmy w tyle na przykład za Oslo, bo tutaj badania były prowadzone w porównaniu z Norwegią i z Oslo. Wśród naszych gmin, ponad połowa gmin modernizowała właśnie przystanki, dworce i też wdrażała, gminy te wdrażały, 81 gmin przyznało, że wdrażają inteligentny system transportowy, chociaż to już zahacza o smart city,
A i takie inteligentne miasto niekoniecznie jest tylko związane z zrównoważonym transportem miejskim, ale też z innymi działaniami, które mają na przykład zoptymalizować znajdowanie miejsc parkingowych w miastach dla samochodów, czy gdzieś tam zintegrować system sygnalizacji świetnej komunikacji miejskiej itd. Takie główne wnioski z naszych badań były takie, że jednak większość gmin jest w tej fazie początkowej rozwoju, poza oczywiście tymi gminami, które gdzieś tam przodują w zakresie ilości posiadanych e-busów i działań w zakresie zrównoważonego transportu. Są to działania strategiczne, czyli potrzebna jest współpraca pomiędzy zarówno jednostkami administracji publicznej, mieszkańcami, dostawcami usług. Wiadomo, że zakup e-busów, trolejbusów czy pojazdów wodorowych to finalnie przetargi i na przykład te wnioski, które zostały złożone teraz w 2020 roku, a te przetargi są planowane na rok 2022-2023, czyli jednak ta ścieżka i czas realizacji tych planów jest też stosunkowo długoterminowe. Taki rozwój elektromobilności wpisuje się w trend, który jest trendem ogólnoeuropejskim i jak sobie porównamy to, co się dzieje w miastach w Europie, na świecie, a widać, że jest to szeroko zakrojone działania z zakresu właśnie, tak jak wspomniał mój prelegent, miast 15-minutowych czy właśnie działań, które mają zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, ale na przykład takie wnioski na przykład moich studentów, czy korzystają z transportu publicznego, dlaczego tak, dlaczego nie, a ich opinia jest taka, że komunikacja miejska, a transport publiczny powinien jest zbyt drogi z ich punktu widzenia i te ceny, żeby ich zachęcić do korzystania z komunikacji typu tramwaje, autobusy czy hulajnogi, te ceny powinny być niższe, bo póki co uważają, że jest to dość kosztowne. Do 2021 roku, czyli można powiedzieć, że już teraz, gminy zobligowane powinny świadczyć usługi komunikacji miejskiej lub zlecać te usługi podmiotom, których udział właśnie tych floty zeroemisyjnej wyniesie co najmniej 5%. Są gminy, które tak jak Warszawa, które już spełniają ten wymóg z naddatkiem, ale mamy zamiar sprawdzić, jak to wygląda teraz, czy się coś zmieniło. W Poznaniu, patrząc na ulice miasta, widać dużo tych pojazdów poruszających się w przestrzeni transportu publicznego. Poznań też jest wśród miast, które planuje zakup tych pojazdów wodorowych. Generalnie pierwszym przewoźnikiem w Poznaniu, który tego rodzaju pojazdy wprowadził, był Konin, a Kraków też chce się stać takim liderem. I na pewno są to działania, które są to pojazdy, które mają wiele zalet. Między innymi to, że mają krótszy czas ładowania, czy umożliwiają przejazd do 350 km. Takimi wadami pokazywanymi przez dostawców, no ale też przez osoby, przez gminy korzystające, jest para wodna i ciepło wydzielające się w czasie użytkowania, ale wiele gmin właśnie tego rodzaju pojazdy planuje w swoim taborze transportu miejskiego zakupić. Jakie są nasze dalsze kierunki badań? Chcemy właśnie powtórnie przeprowadzić badania z zakresu elektromobilności i potem postarać się z wybranymi gminami, na razie tutaj w zakresie Wielkopolski, współpracować w zakresie zwiększania ich świadomości i wspierania ich działań w zakresie rozwoju elektromobilności. Oprócz tego pracujemy nad projektem w ramach projektu NAVA z Ukrainą w zakresie rozwoju ekoparków przemysłowych w Polsce i na Ukrainie, gdzie między innymi ich jednym z działań jest właśnie rozwój elektromobilności w przestrzeni miejskiej.
No i pracujemy nad różnego rodzaju opracowaniami naukowymi do czasopism i tak dalej. To by było z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Gdyby ktoś chciał się z nami kontaktować poza tym spotkaniem, to oczywiście maile uczynione mojej koleżanki. Też gdyby po zapoznaniu się z raportem mieli Państwo jakieś pytania, to jak najbardziej zachęcam.